Dzień dobry, nie wiem jak wy, ale ja już po prostu czuję jesień i przyznam wam, że jesień to jest moja ulubiona pora roku. Po prostu uwielbiam ją. Jeszcze jesień taka jak teraz, taka złota by się chciało powiedzieć, chociaż jeszcze nie ma rudych liści. Chodzi mi o to, że po prostu ciepło, ale nie gorąco. Nie cierpię upałów. Kupiłam sobie dzisiaj wrzosy w dwóch kolorach. Tutaj przede mną leżą doniczki. Są to stare doniczki. W tych kiedyś miałam... Co ja tu miałam? Jakieś cebulki takie, jakieś wiosenne kwiaty, nie wiem, nieważne. Została mi doniczka, bardzo mi się podoba to, że ona jest taka surowa. Mam też dwie mniejsze, ale chyba to jest za duże, więc nie ma szans. I dwie takie bardziej eleganckie, sweterkowe trochę. Więc przesadzamy je, chociaż nie wiem, czy jest sens, żeby je przesadzać, czy tylko powrzucać? O, i gotowe! To jest teraz problem. Do tej doniczki na pewno to przesadzę, ale jeszcze nie wiem jak kolorystycznie. Trochę mi się to nie podoba. Chyba zrobię całą białą tą donicę metalową. Mam do was prośbę, nie pytajcie mnie, co zrobić, żeby wrzosy się nie osypywały. Kupuję je co roku na jesień. Jeżeli stoją na dworze, super się trzymają. Jeżeli stoją w domu, a te będą stać w domu, to cieszę się nimi tylko przez kilka tygodni, maksymalnie 2 miesiące i kruszą się bardzo. Myślę, że to jest spowodowane po prostu temperaturą. I na chwilę znaleźliśmy się u nas na budowie. Ostatnio sporo się tutaj działo i w sumie lada dzień roboty ruszą dalej. Nie nagrywałam tak na bieżąco właśnie tego, jak tutaj wylewali strop, a już mamy strop, mamy już sufit, tylko po prostu po czasie. Myślę, że jutro, pojutrze, to chyba się nazywa stemple, będą je usuwać i wiem, że będą murować już ścianki kolankowe. Wszystko wiesz, Ania, nic tu nie trzeba dodawać. Nie, Grzesiek tutaj był cały czas. Tak, przy tym wylewaniu byłem oczywiście. Strop filigran z walbetu. Dodatkowo od nich też były gruszki, które później to zalewały. Na początku trzeba było takim z tego HDS-u i dźwig był postawiony, poustawiać wszystko równiutko na górze. Później było, dochodziło zbrojenie. Aha, były jeszcze tutaj do tego wieńca takie szalunki zrobione. Później zbrojenie dolne, zbrojenie górne, no i zalewanie. A później to już tylko przyjeżdżałem co kilka dni i z tej beczki lałem tam. Ja też byłam obecna. Pokazywałam kiedyś nawet na relacji, jak tam traktor odpalam, beczka w ruch, pomagała. Wybraliśmy strop filigran, nie bez powodu, chociaż sama ta betoniarnia, w której się zaopatrzyliśmy, ona oferuje różne stropy i teraz nie będziemy mówić, że bierzcie filigran jest najlepszy, nie. Były lany żelbetowe, był ten filigran oczywiście, był jeszcze taki nowość Vector, który jest, te płyty są troszeczkę mniejsze od filigranu. I coś tam jeszcze było takiego? Było. Nie pamiętam, nam generalnie zależało na tym, aby to było wytrzymałe. Każdy strop byłby wytrzymały, ale pod tym względem, że jeżeli kiedyś zrodzi mi się pomysł, że powiększamy sobie sypialnię albo coś innego, burzymy ściany, to mamy możliwość na tym stropie wymurowania z powrotem ściany z bloczków, w sensie z pustaków ceramicznych na przykład, a przy innych stropach okej, jest taka możliwość, ale na przykład tylko z karton gipsu. Chodzi tutaj wszystko o wagę, o obciążenie, więc co, może kiedyś... Dla budowlańców też jest to bardzo fajna opcja, bo na pewno jest mniej szalowania. Płyty są, nie wiem, tam 9, 10, chyba nawet maksymalnie 12-metrowe, więc bardzo długie płyty. Sufit na pewno będziemy mieli już gładki, chociaż miejscami będzie podwieszany. Ale więc to nie będzie miało większego znaczenia.
prostu bardzo długie, zbrojone płyty, na które i tak później jeszcze idzie taka wylewka betonowa. Ja wracam do domu i pokażę Wam, jakie rzeczy jesienne w ostatnim czasie kupiłam. No bo powiem Wam prawdę, co tu mówić. Zmienia się pora roku, dzieciaki rosną i trzeba po prostu towarzystwo odpowiednio ubrać na zimę. A Ty masz kurteczkę? Zimową? Jesienną chociażby. Jesienną. A masz płaszczyk z zeszłego roku. Ja też, Grześka, poniekąd ubieram. Może nie tak, że idę do sklepu i mu kupuję jak dziecku, ale wszystko wybieram sama. A tutaj paczka prosto od Słomka. Rolnicze Towarzystwo pewnie wie, o kim mówię. I w środku piękne białe dynie. Słomek, zaszalałeś. Ja chciałam tylko 3-4 dynie dla ozdoby, a tutaj cały karton. Lepiej napisz w komentarzu albo w wiadomości, co ja mogę z nimi zrobić, czy może je można zjeść, jaka to jest odmiana, bo nie mam pojęcia. Po prostu mi się wizualnie spodobały jako takie białe, niemalowane, naturalne. Więc tak jak wspominałam, pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie dla dzieciaków czy dla siebie po prostu z uwagi na zmieniającą się porę roku. Nie wszystkie są fajne, niektóre są do odesłania, ale tutaj na przykład przyszła Janka kurtka, której jeszcze nie widziałam i zobaczymy, czy będzie dobra. Jak na moje oko, to będzie dobra i w sumie bardzo mi się podoba, bo ma takie żywe kolory. Kupiłam ją na przedsprzedaży. Przyszła za szybko trochę, ale w porządeczku. Lubię te kurtki, one są z Rejmy, ponieważ są naprawdę ciepłe. Ta jest chyba od 0 do minus 20, więc jeszcze chwilę na Janka poczeka. Muszę sprawdzić, czy ona jest dobra, czy nie. Jak nie, to odeślemy po prostu. Podoba Ci się taka w paski? Tak. I też. Pokaż się tutaj. Obróć się. Fajnie, plecki tutaj przykryte. Myślę, że jest w porządeczku, jeszcze pod spód coś ciepłego. Super, możesz wracać. Czym się bawisz w pokoju? Lego. Lego układasz, dobra. Kolejny temat to czarna magia. Livia jeszcze nie chodzi na dworze. Ona jak na razie to wstaje, trzyma się kanapy i sobie naprawdę dobrze radzi właśnie trzymając się kanapy. Ale kiedy wychodzimy na spacery, to ja kompletnie nie wiem, jak jej ubierać nóżki w takie chłodniejsze dni. Jak na razie to jakieś tam dwie pary skarpetek i wystarcza. No ale myślę, że jesień, zimę to bardziej jeszcze przejeździmy w wózku niż spędzimy na spacerach. I kupiłam takie niechotki. Nie jest to już, widzę, coś super. To znaczy to jest jakiś sztywny. Wolałabym, żeby to było takie miękkie, żeby się ruszało. A niestety takie nie jest. Z kolei te drugie są takie jakby całe z waty, no i są zdecydowanie lepsze, ale jeżeli macie jakąś polską firmę, którą polecacie właśnie z niechotkami dla dzieci, to chętnie się tam zaopatrzę. A tutaj czapka dla Livii, od razu widać, że ona jest zimowa i jest za gruba, więc to nie jest coś, czego szukam. Szukam czegoś takiego z bawełny, jakiejś podwójnej bądź z jerseyu, co by się fajnie teraz nadawało na taką pogodę przejściową. W tym to ona mi się zagotuje po prostu. Jest fajna polska firma Pupil i mają fajne czapki, no ale niestety teraz w tej kolekcji nowej, chociaż mam nadzieję, że jeszcze ją poszerzą, nie ma takich wiązanych pod szyją, a ja bardzo lubię, jak tutaj jak uszy są porządnie zasłonięte i nawet dziecko, kiedy się kręci, wierci głową, bo po prostu jest ciekawe świata, nie odsłoni sobie tego, ta czapka się nie podniesie do góry.
Opowiem wam coś jeszcze. Jak Jasiu był mały, to właśnie miał taką czapkę, wszystkie czapki miał wiązane tutaj pod brodą. I kiedyś jechaliśmy samochodem, ja kierowałam, Grzesiek siedział z tyłu i już było ciepło. Mówię do Grzeska, zdejmij Jasiowi czapkę. I on zaraz mówi, no ale nie mogę, ciągnę do góry i nie schodzi. On miał tu zawiązane. Może nie będę wyjmowała wszystkiego, tutaj mam całą torbę z TK Maxa. Kupiłam kilka rzeczy dla Jaśka. On już teraz nosi na 116, 110, zależy z jakiej firmy. To jest akurat na 110. I taki komplet dresowy. Kolejna czapka dla Livi, ta jest ze smyka i właśnie ona już jest taka cieńsza, zdecydowanie cieńsza, idealna teraz na takie chłodniejsze dni. Nie było wyboru, jeden misiu. Janek jak był mały miał identyczną czapkę, tylko błękitną, więc 3 lata i nic się nie zmieniło. Powiem wam, że już nic tutaj takiego ciekawego nie mam. Mam kilka par jeansów dla siebie, ale nie wiem, czy to jest ciekawe. Raczej chyba nie. Dwie pary czarnych, jedne granatowe, ale z jednymi zaszalałam i kupiłam sobie takie szerokie dzwony. Nie wiem, czy je kiedyś ubiorę, ale kupiłam je, ponieważ skusiła mnie cena. One były, o kurczaczki, chyba z 400 na 134 zł, więc je wzięłam. Na dzisiaj chyba to wszystko. Żegnam się z wami. Chociaż taki mam słowotok, że mogłabym wam poopowiadać o tym, że na przykład wczoraj byłam z Jankiem u logopedy i w końcu czuję, że trafiłam do odpowiedniej osoby, ponieważ w ubiegłym roku już też miałam próby i podejście do logopedy z Jankiem. Chodziliśmy przez 2 miesiące, ale nie czułam tej pani i jej metod, więc zrezygnowałam. Ale teraz myślę, że będzie dobrze. Oprócz tego myślę, że zanim opublikuję ten film, to Janek już będzie miał swój pierwszy dzień w przedszkolu, więc muszę jeszcze dokończyć tylko jego taką wyprawkę, ponieważ dostałam listę od pani, co tam jest dla niego potrzebne, na przykład nożyczki, kredki, chusteczki, jakiś kolorowy papier, wyszczególnione dokładnie, co rodzic powinien kupić, więc muszę dokończyć kompletowanie tego i na dniach ruszamy z moim przedszkolaczkiem, ale nowy etap w życiu. Trzymajcie się i do zobaczenia.